Cześć, witam Cię w kolejnym filmie z serii Co jem w ciągu dnia. W tym odcinku zdradzę Ci mój ulubiony przepis na makaron w sosie pomidorowym z tofu. Ten przepis znajduje się na moim blogu i możliwe, że już go znasz, a jeżeli go nie znasz, to koniecznie musisz go poznać. To jest trochę pracochłonny przepis, ale zdecydowanie warto go wypróbować, także poświęcę dzisiaj trochę czasu na przygotowanie tego obiadu, a poza tym śniadanie i kolacja będą super, super proste. Ostatnio gotowanie zeszło na dalszy plan, robienie kroków, budowanie nowych nawyków i praca są dla mnie ważniejsze i czasami tak bywa. Często tak mamy, że nie mamy aż tyle czasu, ile chcielibyśmy mieć na gotowanie albo na jakieś inne rzeczy. Ale no tak wygląda życie, nie można mieć wszystkiego, trzeba wybierać. Także w tym miesiącu u mnie nie było właściwie eksperymentów kulinarnych, polegałam na moich sprawdzonych przepisach. Inne rzeczy były dla mnie ważniejsze, ale to nie znaczy, że kupowałam jakieś gotowce i nie gotowałam wcale. Często gotowałam na 2 dni, tak jak dzisiaj ugotowałam właściwie obiad na 3 dni, ugotowałam 3 porcje, skorzystałam też ze śniadania, które też przygotowałam na 3 dni i po prostu jedzenie nie jest teraz takim moim priorytetem i eksperymenty kulinarne też nie są moim priorytetem. Na śniadanie przygotowałam sobie sałatkę, która składa się z jakiegoś miksu sałat, ogórka, pomidora, cebuli i bardzo prostego sosu winegret. Do tego przygotowałam kanapki z białą bułką, a na kanapkach mam roślinny twarożek. Ten roślinny twarożek jest zrobiony z namoczonych orzechów nerkowca oraz tofu. Przepis na ten twarożek znajdziecie w moim roślinnym e-booku. Ten twarożek to jest jeden z moich ulubionych przepisów. Można sobie zrobić porcję na 3 dni i później smarować sobie kanapki. I ja właśnie w takich momentach, kiedy nie chcę poświęcać aż tyle czasu na gotowanie, wybieram takie proste rzeczy. No dobra, czas na obiad i jeden z moich ulubionych sposobów na tofu, który doprawimy papryką wędzoną, sosem sojowym, do tego przepyszny biały makaron, pomidory, marchewka, kawałek cukinii, cebula i czosnek. Tutaj miałam Wam pokazać, jak robię mielone tofu, tylko zamiast nagrać to mielone tofu, nagrałam, jak rozpakowuję sos sojowy. Wyobraźcie sobie, że do tej miski wlewam łyżkę oliwy, 2 łyżki sosu sojowego i łyżeczkę papryki wędzonej. Do tej miski wkruszam tofu, wszystko pięknie mieszam i następnie wrzucam na blaszkę. Tak mniej więcej robię tofu. Tutaj dodatkowo do mojego sosu od razu przygotowuję cebulę i czosnek. Żeby dodać trochę objętości, dodaję cukinię, którą miałam w lodówce i chciałam zużyć. No i też dla dodatkowej objętości i smaku dodaję 2 starte marchewki. To jest super sposób dla osób na redukcji, żeby zwiększyć objętość i sytość posiłków. Na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek, smażę najpierw cebulę oraz czosnek, no i do tej cebuli i czosnku następnie dodaję marchewkę oraz cukinię i wszystko dokładnie mieszam. Warzywa podsmażam przez kilka minut, aż zmiękną. Następnie dodaję pomidory z puszki i żeby to trochę dłużej się gotowało i lepiej smakowało, to dodaję odrobinę wody. No i w międzyczasie mieszam przepiękne mielone tofu. No zobaczcie, jak ono wygląda, będzie smakować wyśmienicie. Tutaj doprawiam teraz sos, oczywiście spora ilość papryki wędzonej, sól, pieprz, dodaję również bazylię, można dodać odrobinę sosu sojowego. No i zobaczcie, jak wygląda to tofu. Coś wspaniałego. Wsypuję to upieczone tofu. Możecie tak wsypać, żeby nie rozsypać na płytę. No i całość dokładnie mieszam. Na patelni zostawiłam 1 porcję sosu, dodałam 1 porcję makaronu, wszystko mieszam i zabieram się za jedzenie. Nie wygląda zbyt pięknie, ale naprawdę smakuje świetnie, a na deser kiwi oraz daktyl z tahini i gorzką czekoladą. Jest 17:30, jestem po pracy, mam jeszcze godzinę do zachodu słońca. Jadę więc na jakiś spacer, podjechać w jakieś nowe miejsce, bo mam już dosyć robienia kroków w tym samym miejscu. Idę tam na dół, więc niestety najpierw muszę zejść na dół, a później będę wchodzić pod górę. Wolałabym w drugą stronę, no ale cóż, jestem na górze, więc no muszę zejść.
Byłam już raz w tym miejscu, tylko byłam tam samochodem. Teraz postanowiłam zostawić samochód na górze i zejść pieszo w dół. Jest tutaj na Teneryfie bardzo dużo takich super wąskich uliczek, które teoretycznie są dla dwóch samochodów, ale w praktyce mieści się tylko jeden samochód, więc jak spotykają się dwa samochody, to jest mały problem. Także myślę, że zejście pieszo po pierwsze pozwoli mi zrobić kroki, a po drugie oszczędzi mi stresu związanego z wymijaniem się na tych drogach. Ostatnio opowiadałam Wam o tym, jakie buduję nawyki i mogłoby się wydawać, że nie robię nic innego, tylko buduję nawyki, ale nie, nawyki mi są potrzebne po to, żeby działać skutecznie, działać produktywnie i móc robić te rzeczy, które są dla mnie ważne. Po mojej porannej rutynie zabieram się do pracy. Dzisiaj widziałam się online oczywiście z moimi wspólniczkami Magdą i Wiolą, dlatego że 1 lutego wypuszczamy 2 nowe kursy dla dietetyków. Jeden będzie dotyczył prawa, drugi będzie dotyczył księgowości. Zaprosiłyśmy ekspertów, żeby przygotowali materiały dotyczące tego, co dietetyk, który działa w internecie, dietetyk, który chce być przedsiębiorcą albo już jest przedsiębiorcą, wiedzieć powinien. Także spotkałyśmy się, żeby omówić strategię sprzedaży i marketingu. Później przygotowywałam materiały do kompleksowego kursu odchudzania. W czwartek mam kolejny webinar z moimi kursantkami i przygotowywałam dzisiaj materiały dotyczące budowania pewności siebie. W międzyczasie nagrywałam tego vloga, nagrywałam co jem w ciągu dnia i ugotowałam obiad, a na sam koniec nagrałam odcinek podcastu na poniedziałek. To jest naprawdę bardzo fajny odcinek podcastu. Nagrałam go z Patrycją, która jest wolontariuszką Otwartych Klatek i działa w kampanii Roślinnie Jemy. Patrycja jest bardzo inspirującą osobą. Jest na 2 roku psychologii i pokazała mi bardzo ciekawą perspektywę na działanie w wolontariacie. Także jeżeli szukacie jakiejś swojej misji albo czujecie, że w Waszym życiu czegoś brakuje, to bardzo polecam posłuchać tej rozmowy, bo Patrycja jest inspirującą osobą i pokazuje, jak właśnie działanie zgodnie ze swoimi wartościami, zgodnie ze swoją misją, posiadanie jakiegoś celu i bycie w jakiejś takiej grupie, która działa na rzecz większego dobra, może budować nasze poczucie sprawczości, może poprawiać naszą samoocenę i pomagać budować tą pewność siebie. Także zapraszam do wysłuchania tego odcinka w poniedziałek i to byłoby na tyle. Tak wyglądał mój dzisiejszy dzień pracy, a jak skończyłam pracę, to wiadomo, zebrałam się szybko, żeby złapać ostatnie promienie słońca i wyjść na ten spacer. Ja uważam, że jesteśmy składową naszych nawyków i gdyby nie te moje nawyki, nie działałabym tak skutecznie, nie byłabym tak produktywna w ciągu dnia. Możliwe, że odkładałabym rzeczy na później, nie byłabym tak zorganizowana. A tak, rano jestem w stanie zrobić jogę, medytację, jestem w stanie ugotować zdrowe posiłki, popracować i na koniec dnia wyjść jeszcze na spacer. Tutaj mamy wielką plantację bananów, tutaj mamy Teide, zachodzące słońce, ocean, a ja idę jeszcze niżej. Będzie płacz, jak będę wchodzić pod górę. Ja do niedzieli mieszkam jeszcze tam. Ostatnio byłam na spacerze właśnie tam na dole. A już za kilka dni, w sumie w niedzielę, przenoszę się w zupełnie nowe miejsce. No dobra, nie takie zupełnie nowe, ale wyprowadzam się z Teneryfy. Tysięcy kroków odhaczone, także mogę wracać do domu i przygotować jakąś kolację.
Kolacja będzie super prosta do przygotowania w 10 minut. Zjem sobie jogurt roślinny. Tu mam jogurt owsiany. Ma całkiem spoko skład, jeżeli chodzi o wartości odżywcze. No to ma dodatek witaminy D, dodatek witaminy B12 i wapnia, co jest bardzo fajne, bo warto pamiętać o tym, że trzeba kupować produkty fortyfikowane, jeżeli rezygnujemy z nabiału. No i mamy tutaj też całkiem fajną ilość białka, bo aż 4 gramy białka na 100 gramów produktu. Ja pewnie zjem ze 200 gramów tego jogurtu, bo całość ma o 500, to pewnie 250, zjem sobie połowę, więc ma naprawdę bardzo fajne makro. No i całkiem okej skład. Nie jest idealny, ale jest okej. Bardzo, bardzo fajny produkt. Do tego będą owoce i przygotuję domową granolę na bazie płatków owsianych, migdałów z dodatkiem syropu z agawy. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że wypróbujesz ten przepis na makaron z mielonym tofu. Na dole w opisie znajdziesz link do tego przepisu, który znajduje się na moim blogu. Przypominam o moich roślinnych e-bookach, w których znajdziesz masę zdrowych, zbilansowanych, wegańskich przepisów, które jednocześnie są super pyszne i z dostępnych składników. W lutym robię sobie urlop z prawdziwego zdarzenia, bez mediów społecznościowych. Mam nadzieję, że wtedy więcej czasu poświęcę na kulinarne eksperymenty i podzielę się z Tobą nowymi przepisami. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia za tydzień w sobotę.